tvpodkarpacie.pl. Od Światowego Zjazdu Sanoczan minęło już blisko 3 miesiące. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka powrócono pamięcią do tego wydarzenia. Została odczytana odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Chrobaka dotycząca m.in. kosztów związanych z organizacją imprezy. Dyskusja, jaka się wytworzyła, była krótka, choć nie zabrakło pewnych uszczypliwości. Odpowiadając na poprzednią interpelację radnych, wyjaśniam, że określenie Światowego Zjazdu Sanoczan mianem kontrowersyjnym jest subiektywnym odczuciem zaczerpniętym z forów internetowych, których opinie dalekie są od obiektywizmu. Nigdy i nigdzie od uczestników zjazdu czy w gronie partnerów współpracujących przy organizacji zjazdu, jak i po jego zakończeniu nie padły takie określenia. Przeciwnie, do dziś nadsyłane są z kraju i z zagranicy podziękowania za umożliwienie spotkania po latach w rodzinnym mieście i gratulacje za przygotowanie na tę okoliczność atrakcyjnego programu. Potwierdzają to także wpisy do księgi pamiątkowej, wypowiedzi, wywiady dla mediów podczas zjazdu. Zgodnie z zasadami klasyfikacji budżetowej nie prowadzi się księgowania wydatków w rozbiciu na poszczególne punkty programu. Łączne koszty Światowego Zjazdu Sanoczan wyniosły 375 750 zł, z czego 300 000 zł sfinansowane zostało bądź zostanie sfinansowane z budżetu miasta, 16 250 zł z darowizn, 39 500 z projektu finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 20 000 ze środków Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej pozyskanych na ten cel. Uczestnicy nie mieli obowiązku rejestrować swojego przyjazdu na zjazd Sanoczan. Chcąc ustalić ich przybliżoną liczbę, można posiłkować się dokonanymi rezerwacjami hotelowymi podczas zjazdu, zapisami na zakup pamiątek oraz potwierdzonymi przez różne osoby informacjami o przyjeździe rodzin lub znajomych, które w jakiejś mierze pozwalają przypuszczać, ile osób przybyło w tym czasie do Sanoka. Organizatorzy nigdy nie stawiali sobie za nadrzędny cel zjazdu pozyskanie nowych inwestycji czy inwestorów. Cele i idee zjazdu zawarte są na stronie internetowej zjazdu i były wielokrotnie przedstawiane przy różnych okolicznościach. Chyba Pana uraziło sformułowanie kontrowersyjny zjazd Sanoczan, ale to jest po prostu określenie zaczerpnięte z sondy ulicznej, które organizowały portale internetowe i to jest zdanie mieszkańców zawarte w tej ankiecie, w tym sondażu. I ja się tym posługuję, ponieważ jeśli takie zdanie mieszkańców jest, no to znaczy, że mam prawo jakby zapytać o to, o co ci mieszkańcy chcieliby zapytać, a pewnie nie mogą. Jeżeli chodzi o liczbę osób, które przyjechały na zjazd Sanoczan, no wydaje mi się, Panie Burmistrzu, dla nawet takiej samooceny jest to ważna informacja, żeby wiedzieć, jaka była skuteczność tego rodzaju imprezy, czy warto by ją było organizować. I podobnie jeśli chodzi o cel zjazdu. Dla mnie po prostu cel zjazdu jest istotny i pod względem tego, co przynosi miastu. To znaczy, żeby to nie było jakieś towarzyskie spotkanie mieszkańców, którzy przyjechali się ze sobą spotkać, bo to można zrobić sobie prywatnie albo w ramach zjazdów szkolnych czy klasowych. Natomiast tutaj, ponieważ był to zjazd organizowany przez miasto, to ja myślałem, że ten zjazd jest po to, żebyśmy my osiągnęli jakieś tutaj konkretne, dobre rzeczy dla rozwoju miasta. I wtedy miałoby to jakiś sens. Może zacznę od pytania pana Chrobaka. Ile kosztowały biwordy przeciwko zjazdu Sanoczan, które były wywieszone na niepokój? To już ironizuję teraz. To były mordy, no widziałem. Ludzie, którzy tu przyjeżdżali, nie musiałem przeprowadzać żadnej sondy, to byli w większości, no tych ludzie, których znałem dużo wcześniej, którzy po 25 latach przyjechali i się z nimi spotkałem. Nie spotkałem głosu jakiegoś negacji, to jest raz. Fakt jest, że na pewno nie zasilali kasy Urzędu Miasta dolarami, ale zostawili tu trochę grosza. W innych sytuacjach typu normalnie w imprezach, gdzie i uważam, że taki zjazd, jak on jest raz na jakiś czas, a był pierwszy,
i gdzie mogą się spotkać ludzie, którzy się nie widzieli przez ileś lat, a to jest dla niektórych jedyna szansa, żeby tu wrócić, uważam to za coś wielkiego. A przeliczać to wszystko na pieniądze, że czy to się opłacało, czy nie, to się nigdy nie będzie opłacać. Oni tu nie przyjechali normalnie z kabzą, żeby tutaj nabijać tamten. Przyjechali odwiedzić to miasto, mieli szansę. I za to dziękuję. Tyle. Pytanie do pana Andrzeja Hrybaka. Panie Andrzeju, w 2012 roku, około listopada, zostało przygotowane stanowisko przez nas i zwróciliśmy się z prośbą do Rady Miasta o państwa opinię, czy warto organizować Światowy Zjazd Sanoczan. Czy mógłby mi pan odpowiedzieć, jakie pan wtedy miał na temat tego stanowiska zdanie, jak pan głosował? Nie pamięta pan. A to ja panu chciałem powiedzieć, czy cała Rada głosowała za organizacją takiego zjazdu. Poproszę panią kierownik Anetę, aby znaleźć takie stanowisko i wynikające z tego, które było przegłosowane i przekazać ponownie panu do przeczytania, nad czym pan wtedy głosował. Bardzo dziękuję. TV Podkarpacie.pl